Kopalnia Krupiński była czwartą najnowszą kopalnią w Polsce i miała najnowocześniejszy w polskim górnictwie zakład wzbogacania węgla. Z przykrością obserwuję, co się tam dzieje na tej kopalni. No, serce boli, wie pan, jak urządzenia nowe są dewastowane. Tuż za nami widzimy kopalnię Krupiński. Właśnie trwa totalna dewastacja wszystkiego, co jest na powierzchni. Jest dokumentacja fotograficzna z tego procesu, no to rzeczywiście, wie pan, no najbardziej zadowolony jest złomiarz, który może to wywieźć z tej kopalni. Nikt nawet się nie kwapi do tego, żeby w jakiś sposób wykorzystać tę konstrukcję w innym miejscu, no po prostu to przestaje istnieć. Kopalnia Krupiński wydobywała na schyłku swojego funkcjonowania też 1,5 do 2 milionów ton węgla. I gdyby te dwie kopalnie pracowały, to dzisiaj mielibyśmy w Polsce około 3 miliony ton węgla więcej, czyli prawie 1/3 deficytu, który musimy importować z 40 tysięcy kilometrów skądś tam daleko z Azji, z Afryki, z południowej Ameryki, płacąc za to trzykrotnie wyżej, drożej niż wydobywany węgiel w polskich kopalniach Krupiński czy Makoszowie. Wie pan, w stosunku do kopalni Krupiński dziwił mnie pośpiech. Proszę mi wierzyć, wiele kopalń zatrzymanych w wydobyciu, w których nie ma węgla albo był węgiel, dawno zatrzymanych, do dzisiejszego czasu ma bocznice kolejowe, ma wieże szybowe, ma niezasypane szyby, proszę pana, a tu kopalnia Krupiński znika w mgnieniu oka. Wie pan, to jest niewiarygodna sprawa, jak szybko komuś zależy na tym, żeby zmazać wszelkie ślady po tej po prostu no, rzeczywiście wstydliwej dla polskiego górnictwa decyzji. Kto zamykał więcej kopalń według pana? PiS czy PO? Górnicy są zwalniani, otrzymują odprawy. Podobno nie mogą później w Polsce pracować, ale mogą na przykład jechać sobie do Czech, pracować w kopalni. Dokładnie tak. Ja postuluję, górnicy nie są zwalniani. Górnicy odchodzą dobrowolnie z kopalń na odprawy. Przypomnę, że odprawy wymyślił pan premier Buzek. Wtedy to było 56 tysięcy. Z tych odpraw w latach 98-2005 skorzystało wtedy no, prawie 120 tysięcy ludzi i o tyle osób podeszło z górnictwa. Teraz za rządów PiS-u te odprawy są dużo większe. 120 tysięcy złotych na pracownika. W tym roku no, redukcja jest znaczna, bo w dalszym ciągu, mimo że w Polsce brakuje węgla i górników, to ludzie te pieniądze biorą i odchodzą z kopalń. Mamy już końcówkę listopada 2022 roku. Czy zwiększyliśmy już w końcu te wydobycie węgla w Polsce? Ma pan takie sygnały? Nie, panie redaktorze, wydobycie węgla w Polsce co miesiąc maleje i zatrudnienie w polskim górnictwie również co miesiąc maleje. Rozmawiamy z doktorem inżynierem Jerzym Markowskim, ekspertem górniczym. Dzisiaj porozmawiamy o kopalni Krupiński. Chciałbym się zapytać, co aktualnie dzieje się z kopalnią Krupiński? Kopalnia Krupiński 31 marca 2017 roku decyzją pana ministra energii, czyli Tchórzewskiego i Tobiszowskiego, postawiona została w stan likwidacji. I w tej chwili kopalnia jest fizycznie likwidowana. Zostało całkowicie zlikwidowane obiekty zakładu wzbogacania węgla, czyli płucz kamieniowa oraz flotacja. Zostały zlikwidowane wszystkie obiekty powierzchniowe związane z przeróbką mechaniczną węgla oraz z trzech szybów, które ta kopalnia posiada. Szyb numer jeden, czyli szyb wydobywczy, został zasypany w całości i zabetonowany. Szyb numer dwa i numer trzy są zasypywane w tej chwili. Wszystkie te trzy szyby miały głębokość 900 metrów. W szybach 2 i 3 zostało do zasypania około 200 metrów. Następnie przystąpią do likwidacji wież szybowych, no i to będzie koniec kopalni. A kto zajmuje się likwidacją tej kopalni? Kopalnia została, kopalnia była częścią Jastrzębskiej Spółki Węglowej i została właśnie w dniu podjęcia decyzji o likwidacji przeniesiona do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Spółka Restrukturyzacji Kopalń otrzymała na to środki z budżetu państwa w kwocie 0,5 miliarda złotych
i te pieniądze są przeznaczone na likwidację dla firm, które wygrywają przetargi na likwidację poszczególnych elementów kopalni. I to się dzieje w tej chwili. Załogi na kopalni Krupiński było kiedyś 2500, w tej chwili zostało około 100 osób. Reszta to jest załoga spółki restrukturyzacji kopalń, która kopalnię likwiduje. Ja przypomnę, że kopalnia Krupiński była czwartą najnowszą kopalnią w Polsce. Najnowszą była kopalnia Budryk, uruchomiona w 1994 roku w grudniu, którą ja miałem zaszczyt uruchamiać. Druga kopalnia to jest kopalnia Bogdanka, rok wcześniej. W 1992 roku uruchomiono kopalnię Młocinek, też już zlikwidowano. No i czwartą była kopalnia Krupiński, której wydobycie uruchomiono w 1984 roku, która kosztowała ponad 350 milionów dolarów. Nigdy nie osiągnęła pełnej zdolności wydobywczej. Miała w swoich zasobach węgiel kamienny i węgiel kamienny, czyli energetyczny i koksowy. Natomiast w momencie zamykania kopalni miała udostępnione około 150 milionów ton węgla robotami górniczymi, oraz w złożu pozostało 560 milionów ton węgla. I to jest koniec kopalni Krupińskiej. Czyli aktualnie, teraz jeszcze tam w złożu jest ponad 500 milionów ton węgla. Dobrze, to dobrze. Tak, dokładnie tak. A to jak węgiel jakiś, nie wiem, problematyczny, czysty, jakiej czystości? Znaczy, to była kopalnia węgla energetycznego i koksowego. Koksowego było zdecydowanie mniej, a to na skutek tego, że w 1998 roku kopalnia sama odstąpiła swoje południowe złoże węgla koksowego. Zresztą mieli tam wydrążony szyb wentylacyjny, który zasypano. Nie rozumiem tego ruchu, bo dopóki ja byłem ministrem, to nie zgadzałem się na taki ruch, no ale później się wydawało, to było za czasów pana premiera Buzka i Steinhoffa, że tego węgla koksowego jest za dużo, to można sobie pozostawić go w ziemi, więc postanowiono zmniejszyć obszar górniczy kopalni Krupiński, tym samym pozbawiając ją dostępu do węgla koksowego typu 35, tego, który jest dzisiaj przedmiotem wydobycia na przykład na Piwku, który jest sąsiednią kopalnią. No i to ten węgiel tam zalegał w warunkach geologicznie dosyć, że tak powiem, typowych dla Śląska. Natomiast miał dwie okoliczności. Pierwsze to było bardzo silny metan. Tam kierownictwo kopalni stosowało bardzo nowoczesne, ale skuteczne metody odmetanowania tego złoża. No i drugi to było stosunkowo wysokie zanieczyszczenie węgla energetycznego. To było zanieczyszczenie sięgające nawet 60% tego zanieczyszczenia. No, przypomnę, że na Makoszowach było 7%. Prawda? No więc to było stosunkowo więcej tego z węgla do wzbogacenia, ale po to właśnie kopalnia Krupiński miała najnowocześniejszy w polskim górnictwie zakład wzbogacania węgla, dwuproduktowy, węgla energetycznego i węgla koksowego. Wszystko to zostało zlikwidowane. I nie Opolda, ale kopalni Krupiński jest też elektrownia, tak? I z tego, co się dowiedziałem, ten węgiel od razu szedł do tej elektrowni. To znaczy, kopalnia Krupiński leży w miejscowości Suszec, w gminie Suszec. Najbliższą elektrownią jest elektrownia Łaziska i ta elektrownia bezpośrednio zasilana jest węglem nadal, na szczęście nadal, z kopalni Bolesław Śmiały. Tam jest taśmociąg łączący kopalnię Bolesław Śmiały z elektrownią. Natomiast węgiel energetyczny rzeczywiście sprzedawano jak najbliżej, żeby nie były jak najniższe koszty transportu, czyli do sąsiedniej elektrowni również. Odległość między złożem kopalni a elektrownią Łaziska to jest tak mniej więcej 15 kilometrów. Dlaczego postanowiono zlikwidować kopalnię Krupiński? Nie rozumiem tej decyzji. Uważam ją za absolutnie szkodliwą, tym bardziej, że Jastrzębska Spółka Węglowa dostała ofertę od inwestora zagranicznego na dofinansowanie kopalni Krupiński kwotą 100 milionów euro.
w celu możliwości wykorzystania infrastruktury tej kopalni dla udostępnienia złoża sąsiedniego obszaru górniczego Orzesze. Oferta, zresztą zapisana w umowie, brzmiała na 100 milionów euro nakładów inwestycyjnych oraz do dowolnego wykorzystania przez Jastrzębską Spółkę Węglową Kopalni Krupiński oraz opłatę roczną w wysokości 120 milionów złotych za użytkowanie części infrastruktury. Inwestor, który się pojawił, była nim szwajcarsko-amerykańsko-niemiecka firma, nigdy nie planował kupienia kopalni Krupiński, nigdy nie planował eksploatacji złoża kopalni Krupiński. Chciał jedynie wykorzystać infrastrukturę, odpłatnie, powtarzam, odpłatnie wykorzystać część infrastruktury kopalni Krupiński dla udostępnienia własnego złoża. No, na to wprawdzie zawarto wstępną umowę w roku 2016, ale ta umowa po 3 miesiącach została przez Jastrzębską Spółkę Węglową rozwiązana, no i potem przystąpiono do likwidacji kopalni, tłumacząc, że kopalnia nie ma szans na rentowność. No oczywiście przy ówczesnych cenach może i miała kłopoty z rentownością, bo poziom wydobycia był stosunkowo niewielki, ale można było sięgnąć po złoże o dużo lepszych parametrach węgla handlowego, to po pierwsze, a poza tym no prawie pół roku po decyzji o likwidacji kopalni ceny węgla się już zaczęły zmieniać, no i wtedy już absolutnie kopalnia miała pełną szansę na rentowność. No, ludzie zostali wyprowadzeni z kopalni do innych kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Bardzo wielu skorzystało z odpraw jednorazowych, te po 120 tysięcy złotych. Także reasumując, kopalnia przestała istnieć, załoga została rozprowadzona po innych kopalniach, a złoże Orzesze nie zostanie udostępnione z tej strony, no bo infrastruktury już po prostu nie ma. Jak to pan powiedział podczas naszej jednej z rozmów, tam trwa totalna dewastacja wszystkiego, co na powierzchni. Dokładnie tak, bo wie pan, ja śledziłem to, wie pan, ja śledzę to, te losy, bo ja właśnie skierowałem w 2014 roku pismo do Jastrzębskiej Spółki Węglowej i do ówczesnego Ministerstwa Gospodarki, potem Energii, oferując właśnie te pieniądze na modernizację kopalni. Potem z przykrością obserwuję, co się tam dzieje na tej kopalni. No, serce boli, wie pan, jak urządzenia nowe są dewastowane i to nawet nie demontowane, tylko wręcz dewastowane. Jest dokumentacja fotograficzna z tego procesu. No to rzeczywiście, wie pan, no najbardziej zadowolony jest złomiarz, który może to wywieźć z tej kopalni. Nikt nawet się nie kwapi do tego, żeby w jakiś sposób wykorzystać tę konstrukcję w innym miejscu. No po prostu to przestaje istnieć. W najnormalnym świecie przestaje istnieć. Kiedyś podjechałem tam, nawet poszedłem sobie wyobrazić, w Sylwestra, no i patrzałem ze zgrozą, jak w Sylwestra, który zaczął dniem, że tak powiem, wolnym od pracy, naraz podjechało kilkanaście samochodów ciężarowych i wszystkie szybciutko ładowały złom, no, który oczywiście ktoś tam potem sprzedał. Iwan, to jest dla mnie proces zupełnie niezrozumiały, zwłaszcza w sytuacji deficytu węgla w Polsce. I przypomnę, że kopalnia Makoszowy zostawiła pod ziemią udostępnionych 170 milionów ton węgla i w złożu 200 milionów ton węgla koksowego i wydobywała prawie 1 milion ton rocznie. Kopalnia Krupiński wydobywała na schyłku swojego funkcjonowania też 1,5 do 2 milionów ton węgla. I gdyby te dwie kopalnie pracowały, to dzisiaj mielibyśmy w Polsce około 3 miliony ton węgla więcej, czyli prawie 1/3 deficytu, który musimy importować z 40 tysięcy kilometrów skądś tam daleko z Azji, z Afryki, z południowej Ameryki, płacąc za to trzykrotnie wyżej, drożej niż wydobywany węgiel w polskich kopalniach Krupiński czy Makoszowy. Mówił pan o tym złomiarzu, z tego co tam, ja tam byłem ostatnio, w tym tygodniu, kilka dni temu i właśnie widziałem ten złom i obok nawet powstał chyba punkt w pobliżu, punkt złomiarski, nie wiem, widzę, że chyba tam człowiek ma teraz bardzo dobry utarg, że tak powiem. No, wie pan, no,
Polak przedsiębiorczym być. No tutaj nie mam nic za złe do tego złomiarza przede wszystkim, no bo... To no oczywiście, on... że nie, no on sprzedaje to, co mu wyrzucają, no on tego nie zdemontował. Trzeba pytać tych, którzy to demontują i po co. Tym bardziej, że inwestor, który chciał udostępniać złoże, wie pan, kopalni Orzesze, no wysłał niezliczoną ilość pism do ministra aktywów państwowych, do premiera, do wicepremiera, no do parlamentarzystów z prośbą o to, żeby wstrzymać proces likwidacji, żeby rozmawiać o udostępnieniu i skorzystać z pieniędzy, które oferował. Jeszcze raz podkreślam, nigdy ten inwestor, o którym mówię, nigdy nie chciał eksploatować złoża kopalni Krupińskiej. Oczywiście oprócz inwestora tego, o którym mówię, tym szwajcarsko-amerykańsko-niemieckim, byli i dwa inwestorzy jeszcze inni. Jednym była spółka Balamara z Australii oraz drugim była spółka Tamar. Spółka Tamar zresztą rekomendowana przez Zarząd Regionalnej Solidarności. Obie te spółki chciały kupić kopalnię Krupiński. No też nie doczekały się żadnej poważnej rozmowy, nie doczekały się żadnej odpowiedzi. No, nie, bo nie zlikwidować, ma to przestać istnieć. I to są decyzje ministra energii w rządzie Rzeczpospolitej Polskiej. Spółka restrukturyzacji kopalń. Uważa pan, że to powstał taki jakiś moloch, który przepala pieniądze publiczne? Jak pan uważa? No panie redaktorze, no spółka restrukturyzacji kopalń została utworzona przez ministra gospodarki po to, ażeby do niej przenosić kopalnie w celu ich likwidacji. Idea była taka, ażeby do spółki restrukturyzacji kopalń przenosić kopalnie, w których kończą się złoża i mogły być te kopalnie likwidowane, ale co bardzo ważne, mogły być likwidowane za środki z budżetu państwa. Bowiem gdyby tą likwidacją miały się zajmować kopalnie wydobywające węgiel, to te koszty likwidacji obciążałyby koszty wydobycia węgla. I tym samym ten węgiel, wydobywanie tego węgla byłoby coraz to droższe i tym samym węgiel byłby trudno zbywalny, bo miałoby wysoką cenę. Oczywiście mówimy o realiach sprzed 15 lat, kiedy ta spółka powstawała. Więc taka spółka restrukturyzacji kopalń, ona nie miała kopalń naprawiać, ona miała kopalnie likwidować za pieniądze z budżetu państwa, no i tych kopalń przybywa do tej likwidacji. Wie pan, w stosunku do kopalni Krupińskiej dziwił mnie pośpiech. Proszę mi wierzyć, wiele kopalń zatrzymanych w wydobyciu, w których nie ma węgla albo był węgiel, dawno przestały, wie pan, dawno zatrzymane, do dzisiejszego czasu ma bocznice kolejowe, ma wieże szybowe, ma niezasypane szyby, proszę pana, a tu kopalnia Krupiński znika w mgnieniu oka, wie pan, to jest niewiarygodna sprawa, jak szybko komuś zależy na tym, żeby zmazać wszelkie ślady po tej po prostu no, rzeczywiście wstydliwej dla polskiego górnictwa decyzji. Ale spółka restrukturyzacji kopalń, jeszcze raz powtórzę, ma na celu likwidację kopalń, robi to ze środków publicznych, na co dostaje dotacje z budżetu państwa. I to jest ważne, dobre rozwiązanie dla polskiego górnictwa, ponieważ inaczej trzeba by było obciążyć tymi kosztami czynne kopalnie, co podnosiłoby koszty wydobycia. Ja przypomnę, że likwidacja takiej kopalni jak kopalnia na przykład Krupiński kosztuje około 500-600 milionów złotych i trwa około 3 do 4 lat. Kto zamykał więcej kopalń według pana? PiS czy PO? Nie, panie doktorze, ani nie PiS, ani nie PO. Najwięcej kopalń zamknął rząd AWS-u, czyli Akcji Wyborczej Solidarność. To są ci sami ludzie, tylko pod innym szyldem, ale potem się podzielili na dwie grupy tego, bo za czasów pana premiera Buzka w Polsce zamknięto 24 kopalnie. I powiem szczerze, ja ten proces muszę ocenić obiektywnie, ponieważ nie mam najmniejszych pretensji co do tego, że trzeba było zamykać kopalnie, w których skończyły się złoża węgla. Ale zupełnie nie rozumiem i nie tłumaczy mi się to w żaden sposób ekonomią, że zamykano kopalnie, w których pozostały zasoby węgla i to nawet kopalnie, które były wybudowane za czasów poprzedniego rządu. Ja przypomnę na przykład kopalnię Młociny. Jeszcze w roku 97 ten sam establishment, ja wtedy byłem ministrem, ale kopalnia była budowana przez Jastrzębską Spółkę Węglową, budował kopalnię Młocinek. Jak zostali ci panowie ministrami po mnie, to tą kopalnię zlikwidowali, mówią kopalni Młocinek. To samo dotyczy kopalni Dybińsko, gdzie został węgiel, kopalni Młocinek, jak powiedziałem, kopalni Siersza.
kopalni Trzeczot. No wie pan, jeszcze raz powtarzam, 6-7 kopalń z tego mogło spokojnie istnieć dalej, bo miały zasoby węgla. Ale jeżeli podzielić pomiędzy PO a PiS, wie pan, no to PiSowi przypisuje te dwie kopalnie, Krupiński i Makoszowy. Pozostałe kopalnie likwidowano w związku ze szczerpaniem się z zasobów węgla. Jeżeli chodzi o Platformę, no to też był to raczej proceder związany z szczerpaniem się z zasobów węgla, aczkolwiek trzeba powiedzieć jedną istotną rzecz, że likwidacja kopalń w Polsce od roku 2014 właściwie, 13, dzieje się zgodnie z listą ustanowioną przez ówczesnego ministra gospodarki, konkretnie pana wiceministra Kowalczyka, który sporządził listę kopalń do likwidacji, zgłosił ją do Unii Europejskiej i na tej podstawie uzyskał zgodę Unii Europejskiej na finansowanie przez budżet państwa likwidacji kopalń w Polsce. I nie, wie pan, no, można by przejść do porządku dziennego, Platforma tak zrobiła, ale najbardziej dziwi mnie to, że Platforma to postanowiła, a PiS to realizuje. Górnicy są zwalniani, otrzymują odprawy. Podobno nie mogą później w Polsce pracować, ale mogą na przykład jechać sobie do Czech, pracować w kopalni. Dokładnie tak. Ja sprostuję, górnicy nie są zwalniani. Górnicy odchodzą dobrowolnie z kopalń na odprawy. Przypomnę, że odprawy wymyślił pan premier Buzek. Wtedy to było 56 tysięcy. Z tych odpraw w latach 98-2005 skorzystało wtedy no, prawie 120 tysięcy ludzi i o tyle osób podeszło z górnictwa. Teraz za rządów PiSu te odprawy są dużo większe. 120 tysięcy złotych na pracownika. W tym roku no, redukcja jest znaczna, bo w dalszym ciągu, mimo że w Polsce brakuje węgla i górników, to ludzie te pieniądze biorą i odchodzą z kopalń. I rzeczywiście warunkiem otrzymania tych pieniędzy jest to, że ci ludzie nie wrócą do pracy w kopalni, czego nie rozumiem. Ja dzisiaj w sytuacji, kiedy można by było wydobywać w Polsce więcej, ale brakuje ludzi, bo nie ma kim obłożyć czwartej, piątej zmiany, obaliłbym tą zasadę i przywróciłbym na kilka lat przynajmniej możliwość powrotu tych ludzi do pracy w polskich kopalniach. Tym bardziej, że z odpraw korzystali ludzie o najwyższym poziomie kompetencji zawodowej, tacy, którzy są po prostu potrzebni. Na ich miejsce zatrudniliśmy w kopalniach fryzjerów, piekarzy i różnego rodzaju innych historyków, którzy nie mają pojęcia o górnictwie. Natomiast ci ludzie, ponieważ jeszcze są w sile wieku, o dużym poziomie kompetencji zawodowych, no szukają dla siebie zajęcia, a ponieważ stosunkowo blisko jest z powiatu rybnickiego, jastrzębskiego, wodzisławskiego do Czech, no więc tam idą po pracę. Były lata 90. i 2000, kiedy w kopalniach czeskich należących do OKD, czyli Ostrawsko-Karwińskie Doly, pracowało łącznie 1200 polskich górników. Dziś pracuje ich tam chyba 300 albo 400 i w dalszym ciągu są tam potrzebni, bo rząd czeski postanowił, że w kopalniach zlikwidowanych wznowi wydobycie, a w kopalniach czynnych przedłuży to wydobycie poza okres planowanego zamknięcia. Przewiduje się, że kopalnie czeskie, jestem tam właściwie co dwa tygodnie na tych kopalniach, przedłużą swoje wydobycie do roku 2028, dając tym samym możliwość zatrudnienia Polaków. Czeski rząd już pewne decyzje podjął, a polski rząd już podjął jakieś decyzje wiążące? Nie. No, polski rząd zapowiada rewizję umowy społecznej, która i tak dla mnie jest niepotrzebnym kawałkiem papieru. No ale to są wszystko, wie pan, zapowiedzi. Tak samo jak, wie pan, pamiętam wypowiedzi pana ministra Tchórzewskiego, który zapowiadał, że Polska będzie budowała dwie kopalnie. Nawet się prosił o to, żeby samorządy wskazywały lokalizację. No wie pan, to są wszystko deklaracje, które po prostu nie mają żadnego pokrycia w faktach. A ja bardzo nad tym ubolewam, bo polski węgiel byłby węglem tańszym i lepszej jakości od węgla sprowadzanego z zagranicy, za który płacimy dzisiaj olbrzymie pieniądze, dofinansowując te zakupy ze środków budżetu państwa, wie pan, no i tym samym tak na dobrą sprawę
no dalej utrzymujemy pewną niepewność energetyczną, no bo proszę mi wierzyć, że można się było obrazić na węgiel rosyjski, ja to rozumiem z moralnego punktu widzenia, no ale wie pan, uwarunkowań politycznych i nie tylko, bo i klimatycznych, które funkcjonują w górnictwach Australii, Indonezji, Mozambiku, Nowej Zelandii, Republiki Południowoafryki jest tyle, że tamte dostawy węgla też mogą się w każdej chwili wstrzymać. Bezpieczniejszy jest polski węgiel, tym bardziej, że jeszcze raz powtarzam, węgla pod ziemią mamy 56 miliardów ton. Mamy jeszcze górników, mamy jeszcze kopalnie, mamy doskonałe fabryki maszyn górniczych i naprawdę nie rozumiem, dlaczego tego nie wydobywamy. Mamy już końcówkę listopada 2022 roku. Czy zwiększyliśmy już w końcu te wydobycie węgla w Polsce? Ma pan takie sygnały? Nie, panie redaktorze, wydobycie węgla w Polsce co miesiąc maleje i zatrudnienie w polskim górnictwie również co miesiąc maleje. Wręcz dzieje się proces odwrotny od tego, jaki jest państwu polskiemu potrzebny, bo zatrudnienie ma się utrzymywać na poziomie przynajmniej niezbędnym dla wydobycia, a z kolei wydobycie powinno rosnąć. Ani nie właśnie wydobycie, a zatrudnienie maleje. Te procesy po prostu postępują. Jest to skutek dwóch rzeczy. Po pierwsze, braku inwestycji oraz redukcji zatrudnienia. I może też braku w końcu jakichś konkretnych decyzji, bo nie słyszymy tych konkretnych decyzji z rządu. No, panie redaktorze, po to, żeby podjąć decyzję, trzeba mieć wiedzę, wie pan. To trzeba usiąść, wie pan, po inżyniersku nad planami kopalń, zrobić analizy zasobów biologicznych, pokazać ołówkiem, którą partię złoża trzeba eksploatować. Przepraszam bardzo, ja jak dyrektor kopalni, a potem minister, który niestety miał tą wadę, że wiedział, o co chodzi. Tego niestety nie mogę powiedzieć o moich następcach. Rozmawiałem ostatnio z takim znajomym górnikiem. Mówił mi, że tam między górnikami się o panu mówi, ma pan taką ksywę tata górniczy. Ostatnio. No wie pan dlaczego? Bo górnicy się przy mnie czuli bezpiecznie. Po prostu dlatego, że ja nigdy nie zamknąłem ani jednej kopalni, nie zlikwidowałem żadnej kopalni węgla kamiennego, nie zwolniłem ani jednego górnika, proszę pana, ale restrukturyzację rozumiałem jako modernizację polskiego górnictwa. No a poza tym no, byłem jednym z nas, z górników, wie pan, mamy wspólny język, wspólnych znajomych, wspólną historię i wspólne życie, wie pan. My jesteśmy rodziną. No jeśli ja jestem tatą, no to bardzo dobrze, aczkolwiek moja żona może mieć wątpliwości. Super. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszam do podsumowania roku w polskim górnictwie, bo to też jest bardzo, bardzo przełomowy rok polskiego górnictwa. Podsumujemy jeszcze rok. To może jeszcze się połączymy, nie wiem jak pan po świętach, przed świętami. Proszę pana, nie. Obojętnie gdzie jestem, to komputer mam ze sobą, jak pan chce rozmawiać. Ja jestem stale, wie pan. No wie pan, okres grudnia to już jest okres, kiedy tam, gdzie ja pracuję, czyli za granicą, no oni wszyscy wcześniej świętują i późno kończą to świętowanie. Więc tak prawdę powiedziawszy, od 15 grudnia do 15 stycznia to jest taki luz i w tych ośrodkach uniwersyteckich, gdzie pracuję, i w tych centrach naukowo-badawczych, gdzie pracuję, a również banki mają, że tak powiem, spowolnione obroty wtedy. Więc ja jestem do dyspozycji stale, tym bardziej, że wie pan, no, jak już panu kiedyś powiedziałem, górnictwo to jest moje życie i nie wyobrażam sobie, żeby się na bieżąco nie interesować wszystkim, co się dzieje w światowym górnictwie, powtarzam, w światowym górnictwie, a zwłaszcza oczywiście w Polsce. Mówi pan, że tam co jakiś czas jest w Czechach, a po co pan tam jeździ do tych kopalń czeskich? No proszę pana, po pierwsze no, znamy się od lat, byłem, wie pan, również uczestniczyłem w tych procesach, między innymi kontynuacji wydobycia kopalni Mocinek, ale już z udostępnieniem ze złoża kopalni CSM po stronie czeskiej. Był kiedyś taki wybitny czeski dyrektor, nazywał się Wiktor Kolaczek. On był dyrektorem kopalni CSM, wtedy kiedy ja byłem dyrektorem kopalni Budzyk. Kiedyś się poznaliśmy, potem kiedy już byłem senatorem, to jeździłem do niego i żeśmy, wie pan, mieli fajne spotkania. To znaczy przyjeżdżałem do Ostrawy, on był prezesem tego OKD, czyli Ostrawsko-Kawilskich Dołów, miał wtedy 4 kopalnie. No zawsze rytuał każdego spotkania był taki sam. Najpierw 10 minut o polityce,
Potem, proszę pana, pół godziny on o Baniku Ostrawa, a ja o Górniku Zabrze. A potem, proszę pana, aż do wieczora przy piwie, kiełbaskach, serze, proszę pana, mapy pokładowe, linijka i żeśmy federowali na tym papierze w nieskończoność. I to było wspaniałe życie. A teraz jeżdżę do kopalń, ponieważ no, utrzymuję współpracę z Ministerstwem Przemysłu. Zresztą warto wiedzieć, że poprzedni premier czeski, pan Babisz, miał wujka, który był w Polsce dyrektorem kopalni, o czym on zresztą nie wiedział. Ja mu to przypomniałem. Tadeusz Babisz był w Polsce, to był polski Czech, czy czeski Polak, który był w Polsce dyrektorem kopalni Zabrze Wschód, a potem dyrektorem kopalni miedzi w Polkowicach, w Głogowie. Więc to w Polkowicach, przepraszam. I to on, Babisz tego nie wiedział, więc kiedy się spotkaliśmy razem, a on wtedy ministrem finansów, no to mu to przypomniałem. Jakoś tak się zaczęła współpraca taka sympatyczna. No i on do mnie zawsze mówił, Jerzy, jak jest tu, ja tego nie rozumiem, a ty jak przyjedziesz, to nam to wytłumaczysz. No i tak sobie jeżdżę raz na dwa tygodnie i rozmawiamy o górnictwie przynajmniej czeskim, mniejszym, bo wydobywającym tylko 2 miliony ton, posiadającym już tylko jedną kopalnię, aczkolwiek teraz przedłużą funkcjonowanie kopalni Darków, więc, ale jest o czym rozmawiać. No, jest to fajne środowisko. I wie pani, co najważniejsze, to to, że to jest takie środowisko, które ja określam jako patriotów węgla. Oni po prostu to chcą zrobić. Na mecze Górnika Zabrze pan jeździł? Oczywiście, no proszę pana, to jest całe moje życie. Ja jestem, proszę pana, wychowany na Górniku Zabrze. Chodziłem z ojcem na wszystkie mecze na ulicy Damrota, proszę pana. I to w czasie, kiedy, wie pan, Górnik Zabrze to była wielka drużyna, w której grali tacy, proszę pana, piłkarze jak w bramce, proszę pana, Machnik albo Kostka, na obronie z dwójką Franosz, z trójką Oślizło, z czwórką Hajduk, proszę pana, w pomocy piątką Gawnik, z szóstką Szołtysik albo Kowalski, z siódemką Kowol, z ósemką, proszę pana, Wilczek, z dziewiątką Pol, z dziesiątką Lubański albo wcześniej Kowol, no i Lentner na lewym skrzydle. No proszę pana, to był Górnik Zabrze. To był mój klub. 14 razy był mistrzem Polski. Chodziłem na wszystkie mecze, a potem, kiedy już miałem zaszczyt być senatorem, byliśmy z panem profesorem Religą, obaj razem takimi przewodniczącymi Rady Opiekuńczej Górnika Zabrze, ale to szczerze powiedziawszy nie za bardzo nam wyszło z tą opieką, ponieważ no, ówczesny prezes Górnika Zabrze był postacią niezwykle apodyktyczną, aczkolwiek z drugiej strony niezwykle skutecznie zarządzającą tym klubem, więc mogliśmy tylko udzielić nazwisk, a niewiele zrobić, ale dalej Górnik Zabrze to jest mój klub i od tego nie odstąpię aż do końca. Mój też jeździłem na kilka meczów. No cieszę się bardzo. Także zapraszam na wszystkie następne. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.